Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w programie High Five. Dziś 625 koni na Uberze w Warszawie. Ten mroźny warszawski poranek to idealna pora, żeby sprawdzić, jakie reakcje wywoła ten samochód na moich pasażerach. Jedźmy więc. A ja mam jakiegoś Opla. Opel Meriva. M to jak Meriva. No dobra, siadamy. Z przodu jest więcej miejsca, to zapraszam też do przodu. Okej. Ale brinka. Podoba się? No jasne. Ja jestem w szoku. Witam. Siemanko. Harry Potter? Nie, Harry Potter nie. Czuję konie. O, to nie wiem, na czym pan siedzi. Tak tutaj przy parku. Na panią Beatę? Tak. Weź mi to, czekaj, bo ja torba. Chciała o to. Torba. A ja panią skądś kojarzę. Brat teściowa. Jesteś fanem? Jestem największy. Ani o 100, ani nawet o 200. Poważnie? Poważnie, zapraszam. Z przodu jest więcej miejsca. Z przodu zapraszam. Ja zawsze z przodu zapraszam, fotel odsuwam, bo z tyłu się nie da odsuwać. Pełna kulturka, mówi pan. Ja jestem zawsze kulturalny. Robert, miło poznać. Klaudia, dzień dobry. Takie zimne ręce, tu jest dużo cieplej. Na dworze zimno, no to niestety. Rozgrzewam zawsze nie tylko atmosferę, ale też temperaturę. To chyba dobrze. Dobrze pan świadczy. Niesamowite, no. Pani Beato. Nie pani, jestem Beata. Beata, możemy na ty? Oczywiście. To będzie dla mnie zaszczyt. No, cześć. Całej rączki. Robert, mam do tego imienia sentyment. Niesamowite. Że taką furą, kurwa. Jestem pod wrażeniem, cześć. A miał być Opel Meriva? To jakaś pomyłka. No nie, tak mam napisane w aplikacji. A ja mam BMW, ale jestem Robert. I mnie się zgadza. Co to za Opel? Właśnie nie wiem, Opel. Niby to niemieckie i to niemieckie. Dlaczego takie auto na Ubera wziąłeś? Na Ubera to chyba trochę za dużo, nie? Najszybszy. A weź kurwa, odsuń fotel do przodu. Opa. Co tak pika? Zepsuł się chyba. Zajebista opcja. Dzisiaj chyba masz już ten, robotę na cały dzień, już masz telefon wyłączyć. Jeździmy dzisiaj cały co, dzień. Co, Gdańsk-Warszawa? Czy... Czemu nie? Ja jestem takim autem, co tak bardzo głośno wyje. Z przodu jest więcej miejsca. Co to jest? Coś nielegalnego? Nie, moje pieniądze. Pieniądze? Na przejazd. To ja może tutaj podtrzymam. Pani się rozbiera od razu? Każdemu powtarzam, że można się rozgościć, zdjąć kurtkę, położę z tyłu. To naprawdę pieniądze? A jak coś nielegalnego? Ja to sprawdzę. No dobrze, jest portfel rzeczywiście. A w portfelu? W portfelu tylko karta. Naprawdę? Można płacić w Uberze kartą? U mnie nie płaci się w ogóle. Miłe zaskoczenie. Oj. Jednak się opłaca się rano wstawać do pracy. Musisz ocenić mnie. Skali od 1 do 10. No, 8,5. Tak? A co mam zrobić na 9? Najlepiej przestać mówić. Tak? Nie ma problemu. Słuchajcie, mała przerwa, kursów nie ma, ale to bardzo dobry powód, żeby podzielić się z wami super informacją. Ostatnio dostałem telefon od Helpfind z podsumowaniem naszej dotychczasowej współpracy. I jestem w totalnym szoku. Łącznie zgłosiliście do Helpfind szkody zaniżone o ponad 1,5 miliona złotych. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Helpfind to taka firma, która dopłaci wam do waszego odszkodowania. Tak, wiem, brzmi to zbyt pięknie, ale ja sprawdziłem to na własnej skórze. Wy również sprawdziliście. Ja dostałem dopłatę ponad 3,5 tysiąca złotych na swojej szkodzie z przeszłości. Sprawdziliście to również i wy. Dostawałem od was masę, nadal dostaję masę wiadomości na Instagramie od was o tym, że dostaliście pieniądze w 2 dni od wysłania zgłoszenia. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że mogłem pomóc odzyskać wam wasze dodatkowe pieniądze. A jeśli nie korzystałeś jeszcze z Helpfind, a miałeś w ciągu ostatnich 3 lat stłuczkę czy jakiś poważniejszy wypadek, zweryfikuj, czy ubezpieczyciel zaniżył twoje odszkodowanie. Aby to zrobić, kliknij link pod filmem i uzupełnij prosty, bezpłatny formularz kontaktowy i sprawdź, ile kasy ty masz do wzięcia. To ciebie nic nie kosztuje, możesz tylko i wyłącznie zyskać. A pamiętaj, że to są twoje pieniądze. Ja lecę dalej, bo mam już kurs. Na awaryjnych stoję, taki czarny samochód, czarny BMW. Tak, wiem, że miał być Opel, przepraszam. Fajna Meriwka swoją drogą. No tak o to jeszcze nie jeździłem, nie? To jest tryb sport. Zaśpiewajmy coś razem, skoro jesteś... No dobra, jeżeli ważysz 120 kilo, to nie dla ciebie jest już Veturilo. Gdy w tranżalałeś, mówiłeś, trwaj chwilo, a teraz powiesz, adios Veturilo. Adios, Veturilo! Preferowałeś ostrą wyżerkę, więc się pożegnaj z miejskim rowerkiem. Czemu tak wolno jedziesz? No dobrze, już. Koniec. Możesz mówić. Na 11 polecam zacząć mówić. Jestem 11 na 10.
Tak się to robi. Jestem kobita z górnego moko, ale nie mierzę nazbyt wysoko. Znam swoje miejsce w szeregu. Mała kwinka w miasta krwiobiegu i płynę z innymi ławicą. Codziennie tą samą ulicą, czasami z prądem, częściej pod prąd. Tak właśnie mają ludzie stąd. Jestem stąd aż do szpiku. W mieście pełnym złych polityków. To było zajebiste! Piotr, super! Ja jestem nieufnym człowiekiem do osób, których nigdy nie widziałam. Właśnie widać. Podjeżdża dziwny gość i innym autem niż w autobusie. Jesteś totalnie Znaczy no, jeśli chodzi zwłaszcza o zagraniczniaków, to jestem taka naprawdę bardzo zdystansowana. Czy ze mną się czujesz bezpiecznie? Powiedzmy. Może to źle. Jakby panienki jakieś czekały tam przy pracy jeszcze, to już w ogóle. Jak jechaliśmy, to już tak się ludzie oglądają. No, myślę, że zrobimy dobre wrażenie i same przyjdą do ciebie. Tak. Czym się zajmujesz? Idziemy na miasto. Jestem opiekunem biur rachunkowych. A ty? A ja a różne rzeczy robię. Nielegalne, no tak zawsze dealerzy tak mówią. Nie. Znaczy ja nie mam kontaktu z żadnym z dealerów. Znaczy handluję różnymi rzeczami, ale bardziej legalnymi. Nie pytam, nie pytam. Dobrze jest, zarobki się zgadzają. Latasz z tematem po osiedlu. No można tak powiedzieć, na swoich rejonach. Oliwia, co tam u ciebie? Co tam w tym biurze rachunkowym? Ja nie jestem w tym interesie. Kopał się co? Ja jestem nudnym kierowcą Ubera. Chyba zacznę też jeździć na Uberze. 3, 2, 1. Hamulce, sprawdzamy hamulce? Cisko dzisiaj, o kurno. Większość samochodów prawie nie robi na mnie znaczenia. Wrażenia nie robi? Nie ma dla mnie praktycznie żadnego, to znaczy nie wiem. To zrobiło na tobie wrażenie? Nie. Żadnego? Żadnego. A to? Dla mnie trochę brakuje takich strzałów z wydechu na koniec. Okej. Starczy szybę. Jest coś, co jeszcze mogę zrobić? Masaż? A co, tu fotele nie mają masażu? Chyba właśnie nie, przepraszam bardzo. Kurczę, ale to kierowcy trzeba pomasować. No właśnie, ciężko prowadzić i robić masaż. No gdzie jest prawego pasa? No jak pan jedzie, no typowy Uber. Przepraszam. Zaczynam się bać o siebie. Niechcący. Z tyłu tam nie zgniotło za bardzo? Zgniotło. No taki trochę szybszy Opel. Negatywne zaskoczenie. Ujdzie w tłoku. Jeszcze raz? Ujdzie w tłoku. Mnie albo się coś podoba, albo nie. I samochód też. Ja się nie znam zupełnie. No wiem, że jakieś tam, prawda, Mercedes, coś tam. No kumam czacze, ale jakby nie mam, nie wiem, która fura ile kosztuje i że to jest jakiś szpan albo jakiś tam model niesamowity. Mogę zrobić takie zdjęcie tej strony. Daj tu swoją rękę prawą. I że będzie, że ty jeździłeś. I wiesz, na Tindera czy gdzieś? Zdjęcie na Facebooka. Patrzcie, jakie kupiłem nowe auto. Zrobisz film. Śmiało. Śmiało, oczywiście, że tak. Patrz. No to ładnie, dziewczyny będą leciały. Kurde. Dzięki. Z takimi zdjęciami to teraz nawet auta nie potrzebujecie. O, na randkę pewnie. Taka odstrojona. Powiedzmy, że tak. Tak? No to szczęśliwie. Aż się prosi jechać takim samochodem tak szybko. No, ale na stacji musimy zajechać. Dobrze, to jedziemy. Pogodne mogłoby być siedzenie masujące. Fotel masujący? Już proponowałem jednemu klientowi dzisiaj masaż. Jak chcesz, to prawa ręka wolna. Może później. Generalnie ja dzisiaj jeżdżę takim mocnym autem. Mogę pokazać jak... Ja w ogóle jestem idealnym pasażerem, ponieważ ja w ogóle nie mam lęku. Tak? I w ogóle jadę po prostu z pełnym zaufaniem do kierowcy. No dobrze. Sama nie prowadzę. Ale wiesz, spoko. Najwyżej będzie szybki, wiesz, do nieba. Uber Premium, o tak. Jeszcze wezmę od ciebie kiedyś numer telefonu i przemyślisz tą kwestię stałych klientów. Nie. Ewentualnie specjalnie jakoś będziesz ustawiał na apce, żebym mogła z tobą jeździć. To już w ogóle nie będzie luksusowo. Nie ma szans. Nie lubię zimy. Zimne jest dzisiaj. Ja tu mam 27 stopni. Pasażerowie się rozbierają w sumie. Proszę się rozebrać. Nie. To może kiedy indziej. Nie, myślę, że nie będzie kiedy indziej. Kozak jest. Do 50 może uzbieram. Czekaj, kluczyki daję, uzbierałeś przed 50. Elegancja. No i tak nie moje. A, dobra. To jest naprawdę szybkie auto. No jest. 3 sekundy do setki. To tak hamuję.
Dobrze. Ja zawsze uwielbiam szybki czas reakcji. Zawsze uwielbiam hamulce sprawdzać. Co dzisiaj w planach macie? Wiesz co, ja jedę na nagrywki. Jest piosenkarką. Wypuściła piosenkę ostatnio i ma kanał na YouTubie. Poważnie? Tak, wypuściłam 2 tygodnie tam. Może namówimy Natalię. Just called me and told me you loved me. I know his thoughts. You ask me how I feel. I'm just drunk with my tears. Because this is the real. Wow! Brawo! Mogę cię jakoś znaleźć? Na YouTubie Nachos przez 2-0. Po ciebie czu. Chłopaki, zamienimy się miejscami. Dobra. Masz prawko? Mam. No to dobra, będzie na ciebie. Chcę sobie zrobić z tobą zdjęcie, bo jak będziesz sławna za kilka lat. Dam 10 na 10 przejazdy. 11 na 10. Kurtki nie zapomnij, bardzo ci dziękuję. Tutaj będzie w porządku? Tak, tu będzie okej, okay, no. Pod kościołem. Do kościoła po takiej przejażdżce trzeba się powodzić. No tak, wyspowiadać się trzeba, nie? Bardzo, bardzo mi się podobał przejazd. Fajnym kierowcą. Zajebiście, polecam, naprawdę. Kozaczek. To po prostu był kurs mojego życia. Ja po to żyłam, żeby przejechać się tym oto samochodem. No, zapierdal... Opel się spisał. Najlepszy kierowca Ubera. Będzie piąteczka. Super. Piąteczka, zdecydowanie. Zajebiście. No zajebista fura, no. Kierowca jeszcze lepszy. Jeździ, skręca. Launch control fajnie działa, bokiem też lata. Bardzo fajnie, trochę szybszy niż Toyota Prius. Było super, podobało się bardzo. Przyspieszenie, ekstra. I pamiętajcie, to jest wschodząca gwiazda. Kozak przejazd. Polecam. Wrażenia zajebiste, po prostu jakby zgniotł klatkę, no. Ciężko oderwać się od fotela. Samochód bardzo wygodny. Dojazd jest po prostu zajebisty. Bardzo wam dziękuję za oglądanie, to by było na tyle. Reakcje pasażerów jak zawsze świetne. Pamiętajcie o dopłatach do odszkodowań. Help Find, wszystko macie w opisie, w linku. Bardzo dziękuję za oglądanie, do następnego, cześć.